Właściwie to, co dzisiaj było najważniejsze, to już przed chwilą się skończyło, dlatego że to misterium krzyża, misterium męki, śmierci Pana Jezusa jest czymś, co się, jak wiemy, jak mówi nasza katolicka święta wiara, co się dokonuje na każdej mszy świętej. W tej mszy przed chwilą uczestniczyliśmy. Ale oczywiście pamiętamy też, że my jesteśmy jako ludzie bardzo słabi w tym wynikaniu w nieskończoną głębokość tego misterium. Dlatego musimy nie tylko uczestniczyć we mszy świętej wiele razy, ale musimy też wiele razy i na wiele sposobów myśleć o tych tajemnicach. Musimy myśleć o krzyżu. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Czym ostatecznie jest Krzyż Święty? Apokalipsa świętego Jana w rozdziale 22 mówi o tym, że w tym świecie odnowionym, w niebie, będzie po końcu świata rzeka wody życia, jasna jak kryształ, wychodząca ze stolicy Boga i Baranka. To jest w rozdziale 22. W pośród rynku jego i z obu stron rzeki drzewo życia, rodzące 12 owoców, na każdy miesiąc dające swój owoc, a liście drzewa na zdrowie narodów. I nie będzie więcej żadnego przekleństwa, lecz będzie w nim stolica Boga i Baranka, i słudzy jego służyć mu będą. Będą oglądać jego oblicze, a jego imię na ich czołach. I nocy więcej nie będzie, i nie będzie im trzeba światła lampy, ani światła słońca, gdyż Pan Bóg będzie ich oświecał i królować będą na wieki wieków. To jest, moi drodzy, nic innego jak finał, do którego zmierzamy. Zobaczmy, że tym drzewem życia jest niewątpliwie krzyż. Krzyż Jezusa Chrystusa staje się drzewem życia z tego jakby drzewa, które pierwotnie uśmiercało, które miało dawać śmierć i to jeszcze dawać śmierć w sposób najgorszy z możliwych. Skąd wiemy, że to jest właśnie to najgorsze, ponieważ samo Pismo Święte nam mówi. Samo Pismo Święte w Księdze Powtórzonego Prawa mówi w rozdziale 21. Gdy kto popełni grzech, który śmiercią ma być karany, a skazany na śmierć zawieszony będzie na szubienicy, nie zostanie na drzewie trupiego, ale tegoż dnia będzie pogrzebany, bo przeklęty od Boga jest ten, co wisi na drzewie. Zobaczcie, moi drodzy, w jaki sposób potrafiła Boża mądrość przemienić to, co było przeklęte. Ten, który wisi na drzewie, jest przekleństwem, on jest przeklęty. Ten, który wisi na drzewie, jest tym największym złem. A jednak okazuje się, że Boża mądrość potrafiła wyprowadzić z tego największe dobro i staje się to drzewo właśnie szubienicy, drzewo męki, staje się niczym innym jak drzewem życia. To jest działanie praktyczne Bożej mądrości. Mądrość to jest nic innego jak zdolność do oglądania rzeczywistości w sposób taki najgłębszy. To jest umiejętność widzenia jakby najszerszego kontekstu danego wydarzenia, sięgania jakby najgłębiej, w te najgłębsze przyczyny, pierwsze przyczyny, oglądanie świata z perspektywy tych pierwszych przyczyn. Ale mądrość w aspekcie takim praktycznym to jest nic innego jak umiejętność doprowadzenia do jakiegoś wielkiego dobra, właśnie rozpoczynając tego, co jest tym największym złem. To jest niezwykłe w tym dziele Bożego odkupienia. Wybrał to, co było najgorsze i najsłabsze, najbardziej nędzne, co się wiązało z przekleństwem, aby doprowadzić do tego największego zwycięstwa. I musicie, moi drodzy, pamiętać o tym zawsze, że krzyż w Nowym Testamencie już nabiera wobec tego zupełnie innego znaczenia. Zwłaszcza w Ewangelii według świętego Jana, gdzie właściwie przedstawione jest, to na wielu miejscach, przedstawione jest ukrzyżowanie i właśnie to życie jakby Chrystusa wiszącego na krzyżu jako królowanie. Krzyż jest przedstawiony jako tron. To jest tron prawdziwego Mesjasza i króla.
Krzyż jest właśnie tronem, jest tym miejscem, gdzie następuje nic innego jak panowanie nad światem. I też bardzo ciekawą jest rzeczą, że teologia, święty Tomasz bardzo dogładnie to tłumaczy, teologia nam pokazuje, że w istocie właśnie na krzyżu Pan Jezus był najszczęśliwszy. Jeśli się kiedyś nad tym zastanawialiście, w którym momencie nasz Pan Jezus Chrystus był najszczęśliwszy, najbardziej przepełniony radością, wcale nie. W tych momentach, w których towarzyszyli mu apostołowie, w których towarzyszyły mu różne niewiasty czy jego matka, kiedy mógł się cieszyć takimi ziemskimi radościami, jakby dnia codziennego, czy cieszył się z tego, że, dajmy na to, jest przyjmowany, że jest akceptowany jako Zbawiciel, jako Mesjasz, że, dajmy na to, święty Piotr, wtedy jeszcze jako Szymon Piotr, mówi o tym, że jest on prawdziwym Bogiem. Tylko właśnie wtedy najszczęśliwszy jest Chrystus właśnie na krzyżu. Oczywiście wcale to nie znaczy, że nie ma tam cierpienia, bo wtedy krzyż nie byłby lekarstwem na te nasze smutki i utrapienia, nie byłby lekarstwem i tym wytrychem, tym kluczem do naszego życia. Dobrze wiemy, że Jezus Chrystus w niższych partiach swojej duszy, jak mówi teologia, w niższych partiach swojej duszy faktycznie był przepełniony cierpieniem. I to było cierpienie zupełnie nieporównywalne do naszego. Niezależnie od tego, co nas tutaj na ziemi spotka, pamiętajmy o tym zawsze, że krzyż dla Chrystusa to jest coś dużo, dużo więcej. Bo nie chodzi tylko o cierpienie fizyczne, które dla Niego też jest dużo poważniejsze i głębsze, głębiej przeżywane. Bo jest On człowiekiem jakby nieumniejszonym przez grzech pierworodny. W Jego przypadku ta doskonała natura ludzka w tym właśnie momencie, z tego jakby powodu, tej swojej doskonałości, jeżeli przyjmuje na siebie cierpienie, to wtedy cierpi bardziej. Jezus Chrystus jako człowiek cierpi bardziej pod tymi samymi razami, bo przecież wielu było w historii ludzi, którzy cierpieli, jakby od strony fizycznej wydawałoby się podobnie, może nawet bardziej, może byli bardziej jakoś torturowani, ale w istocie Chrystus tak naprawdę cierpiał dużo bardziej z racji tej swojej nieuszczuplonej ludzkiej natury. A przecież dużo większe cierpienie jest tym duchowym. To jest to najistotniejsze. Cierpienie z racji obrażanego Boga, z racji grzechu, który na siebie wziął. To jest przecież coś, czego nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ale mimo tego wszystkiego, pamiętajmy o tym, że te górne warstwy, wyższe warstwy ludzkiej duszy Jezusa Chrystusa były przepełnione radością nie do opisania. Że tam właśnie na krzyżu te wyższe warstwy Jezusa Chrystusa, jego duszy, kontemplowały Boga, oglądały bóstwo. Miał wizję uszczęśliwiającą nasz Pan Jezus Chrystus przez całe życie. W każdym momencie doświadczał tego, czego doświadczają święci w niebie, więc widział Boga twarzą w twarz. Ale wtedy tam na krzyżu ta wizja była jakby najbardziej taka głęboka, tak? Jakby największą radość sprawiała, ponieważ widział dokładnie w Bożej istocie, widział, jak bardzo się podoba Bogu ta ofiara, jak bardzo będzie ona owocna, jakie dobro z tego wyniknie ostatecznie, znacznie przekraczające wszelkie zło, które kiedykolwiek zostało dokonane. To jest właśnie prawdziwa natura krzyża. Poza tym, co jest smutne i straszne, jest to, co jest święte, co jest dobre. I tak właśnie to, co było tym drzewem przekleństwa, staje się tym najwspanialszym. I bardzo ciekawą jest rzeczą, że gdybyśmy prześledzili Stary Testament, wiele jest takich miejsc, takich momentów w Piśmie Świętym, Starego Testamentu, które pokazują nam pewien aspekt związany z krzyżem Chrystusa, które naświetlają nam ten problem. Nie jest tylko tak, że ten właśnie z powtórzonego prawa fragment jest tym jedynym, który mówi o krzyżu. On zresztą mówi o tym negatywnym jakimś aspekcie, ale jest dużo takich, które pokazują od tej drugiej strony. Od samego początku właściwie Pisma Świętego pojawia się, można powiedzieć, coś, co potem stanie się krzyżem. Najpierw jest to drzewo, a właściwie w raju, w Księdze Rodzaju czytamy, w raju Pan Bóg zasadził te dwa takie wyjątkowe drzewa. Drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. I dobrze wiecie z katechezy, że ostatecznie na tym przecież polegał grzech pierworodny,
że Adam i Ewa skosztowali owocu z drzewa poznania dobra i zła. Ale tak na dobrą sprawę, jeśli pomyślimy nad tym dokładnie, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że Pan Bóg w swojej mądrości lubi wszystko odwracać, wszystko przemieniać, to, co było przyczyną zła, teraz ma się stać przyczyną naszego zbawienia. Ma być tym największym dobrem, to, co było przyczyną tego, co najgorsze. Teraz staje się przyczyną tego, co najlepsze. Skoro drzewo było przyczyną upadku, to Bóg chciał, aby drzewo było tym narzędziem, dzięki któremu mamy życie wieczne. I nic dziwnego też. Te analogie sięgają bardzo głęboko. Pisarze starożytni, chrześcijańscy, mówią w tym kontekście właśnie tego drzewa poznania dobra i zła, roli Ewy, mówią o Matce Najświętszej, jako o nowej Ewie. Tak jak wtedy ta Ewa, właśnie ta pierwsza Ewa, była tym czynnikiem jakby ułatwiającym wejście zła na świat, tak, Matka Najświętsza jest tym czynnikiem, przez które przychodzi zbawienie. Tak jak tam Ewa zerwała ten owoc, tak tutaj mamy Matkę Najświętszą, której owocem jest przecież Jezus Chrystus. Owoc tego prawdziwego drzewa poznania dobra i zła, czyli Krzyża Świętego, to jest Jezus Chrystus. To jest prawdziwe, tak naprawdę prawdziwe drzewo poznania dobra i zła. Poznania dobra, miłości, miłosierdzia Bożego, poznania zła, grzechu. To jest właśnie Krzyż Święty. I tym owocem wiszącym z Krzyża Świętego jest właśnie ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest ten prawdziwy owoc. Owoc przeczystego łona Matki Najświętszej. Jest też, jak już wiemy z Apokalipsy, jest drzewem życia. Zobaczmy, że pierwsza Księga Pisma Świętego, Księga Rodzaju, przedstawia nam drzewo życia, a ostatnia mówi o tym prawdziwym drzewie życia, drzewie krzyża. Zobaczmy, że znowu mamy do czynienia z taką przemianą. Zobaczmy, że znowu to wszystko, co jest w Starym Testamencie, jakoś prowadzi nas do Krzyża Świętego. Prowadzi nas do tego, jak Pan Bóg potrafi przemieniać to, co jest małe, to, co słabe, to, co jest właśnie najgorsze i najstraszniejsze. Wiele też jest miejsc w Piśmie Świętym, które w Starym Testamencie, które będą rzucały pewne światło na aspekt Krzyża Świętego. Księga Wyjścia, która mówi o wyjściu Izraela z Egiptu, mówi o powolnym, mozolnym odkrywaniu tego, kim jest Bóg i o wchodzeniu do Ziemi Świętej, powolnym dążeniu właściwie do tego. Jest też pewien bardzo interesujący fragment, który w rozdziale 15, mianowicie Mojżesz wywiódł Izraela z Morza Czerwonego i wyszli na Puszczę Sur i szli przez 3 dni po puszczy, a nie znajdowali wody. I przyszli do Mara i nie mogli pić wód z Mara, dlatego że były gorzkie. Skąd i słuszne imię dał miejscu, zowiąc je Mara, to jest gorzkość. I szemrał lud przeciw Mojżeszowi, mówiąc, cóż, będziemy pić. A on zawołał do Pana i ukazał mu Pan drewno, a gdy je włożył do wód, odmieniły się w słodkość. Moi drodzy, to jest właśnie Krzyż Święty. To jest właśnie Krzyż Święty, który zamienia to, co jest gorzkie, w to, co jest słodkie, który zamienia cierpienie na słodycz, nie w taki sposób banalny, można by powiedzieć, nie w taki sposób, że zostaje ta gorzkość jakoś, można powiedzieć, skasowana, że zło zostaje całkowicie unieszkodliwione, tak bezpośrednio. To byłoby zbyt proste. To wymagałoby nieskończonej mocy Bożej, ale nie byłoby zbyt mądre, gdyby Pan Bóg nagle spowodował w sposób cudowny swoją nieskończoną mocą, żeby katolikom nie zdarzały się, dajmy na to, wypadki samochodowe. Żeby nie było śmierci w wyniku nowotworów, nie było śmierci w wyniku pożarów, nie było wszystkich innych tego typu rzeczy. Jest to zupełnie możliwe dla Bożej Wszechmocy. Mógłby Bóg tak uczynić. Mógłby w ten sposób tą gorzkość odebrać i uczynić słodkość w naszym życiu. Ale On chciał to zrobić dużo mądrzej. On czyni to inaczej. Czyni właśnie w ten sposób, że dzięki temu drewnu, dzięki krzyżowi nadaje sens naszemu cierpieniu. Ono oczywiście, to cierpienie, może nawet paradoksalnie być większe wtedy, kiedy zbliżamy się do Boga.
ponieważ cierpienie nas oczyszcza. Cierpienie jest niczym innym jak środkiem, który przygotowuje nas na oglądanie Boga. Jesteśmy kamieniami szlachetnymi, a dobrze wiecie, że kamienie szlachetne nabierają prawdziwej wartości piękna wtedy, kiedy są szlifowane. To i my jesteśmy szlifowani. Krzyż Święty jest niczym innym jak narzędziem tego uświęcania, ale zobaczcie, że nie tylko chodzi tutaj o samo cierpienie, bo to niekoniecznie, samo w sobie niekoniecznie uświęca. Są tacy, którzy wystawieni na cierpienie stają się, można powiedzieć, wrogami krzyża i wrogami Boga. Oni stają się, ze względu na swoją słabość, stają się nieprzyjaciółmi. Chodzi tutaj o coś innego. Krzyż daje nam faktyczną duchową zdolność do tego, żeby przyjąć cierpienie. Odmienia to cierpienie, odmienia nas. Krzyż faktycznie nas zmienia, powoduje, że jesteśmy innymi ludźmi. Możemy przeczytać w Księdze Liczb, w rozdziale 21, to jest ten dość znany, przynajmniej w starych takich katechizmach, z których uczyli się wasi dziadkowie, historia dotycząca węża miedzianego. Otóż Izraelici na pustyni szemrali przeciwko Mojżeszowi. Mówili, czemuś nas wywiódł z Egiptu, abyśmy pomarli na pustyni. Nie masz chleba, nie masz wody, dusza nasza już się brzydzi tym lichym pokarmem, a chodziło tutaj o mannę. Przeto Pan przypuścił na lud węże ogniste, a gdy bardzo wielu było od nich zranionych i umarło, przyszli do Mojżesza i rzekli, zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu i Tobie. Proś, aby oddalił od nas węże. To jest właśnie obraz zła, cierpienia, które wcale nie uświęca, ale powoduje zgorzknienie. Ale powoduje nic innego jak pewną taką upartość. Powoduje nic innego jak taką pewną taką ranę w duszy, która raczej tylko utrudnia. Raczej oddala od Boga. I lekarstwo na to jest jedno. Modlił się Mojżesz za ludem i rzekł Pan do niego, uczyń węża miedzianego i postaw go na znak. Kto ukąszony wejrzy nań, żyw będzie. I to jest, moi drodzy, nic innego jak obraz Krzyża Świętego. Krzyż Święty jest właśnie tym znakiem postawionym po to, abyśmy na niego zerkając byli uzdrowieni z tego jadu wężowego, czyli z tego szemrania, z tego braku zgody na to, co Pan Bóg chce w naszym życiu dokonać. To jest to prawdziwe, jedyne lekarstwo. Jeżeli będziemy faktycznie, bo to należy rozumieć i w sensie takim metaforycznym, duchowym, ale też i w sensie fizycznym, jeśli będziemy takim dosłownym, jeżeli będziemy często z wiarą patrzeć, spoglądać na krzyż, całować krzyż, zwłaszcza w tych miejscach ran Chrystusowych. Zresztą one są nieprzypadkowe. Jeżeli popatrzycie na jakikolwiek wizerunek katolicki Chrystusa ukrzyżowanego, cóż tam zobaczycie? Otóż zobaczycie, że Chrystus, pomimo tych wielu ran, których przecież niewątpliwie doznał w czasie swojej męki, w tych wszystkich przedstawieniach ma tylko kilka ran. I one są teologicznie bardzo ważne. Bo nie widzimy oczywiście tych ran po biczowaniu na nogach na przykład, czy gdzieś na ramionach, a takie przecież były. Ale widzimy te rany, które są istotne teologicznie, bo widzimy rany oczywiście na rękach, rany na nogach i widzimy też koronę cierniową. Ta cierniowa korona jest tutaj niezwykle interesująca. Oczywiście można powiedzieć nic w tym dziwnego, skoro jest Krzyż Święty tronem, no to ten, który siedzi na tronie, który z tronu króluje, powinien mieć koronę. I ta korona faktycznie jest. Ta korona jest i tak do tego stopnia jest ona nierozłączna, że nigdy nie widziałem wizerunku katolickiego Jezusa Chrystusa krzyżowanego, który by nie miał korony cierniowej. Do tego stopnia. I zobaczcie też, że trzecia tajemnica części bolesnej mówi o ukoronowaniu cierniem. Ona jest jakby w centrum, bo Różaniec Święty złożony z tych trzech części ma zawsze tą część taką jakby centralną w ramach każdej, czyli trzecią dziesiątkę. Każda jest bardzo interesująca. W częściach radosnych jest to narodzenie Pana Jezusa. Niewątpliwie jakby centrum tych radosnych wydarzeń. W części chwalebnej jest to zesłanie Ducha Świętego. Niewątpliwie jest to centrum tych radosnych wydarzeń, bo to jest nic innego jak wzmocnienie Kościoła, jakby prawdziwy początek pracy apostolskiej.
I właśnie w tej bolesnej części jest to nic innego jak ukoronowanie cierniem. Pokazuje nam to bardzo ważną teologiczną prawdę, bo koronowanie cierniem odnosi się oczywiście do ukarania pychy, bo głowa jest oczywiście tym środkiem zarządzającym. Grzech pierworodny jest przecież grzechem pychy, nieposłuszeństwa. Pycha musi być umartwiona. Ludzka wola, ludzki intelekt musi być umartwiony. I dlatego korona cierniowa. Zresztą przecież Bóg powiedział do Adama, że wskutek grzechu pierworodnego ziemia będzie mu rodziła osty i ciernie. Tak właśnie powiedział Adamowi, że będzie ziemia rodziła ciernie i osty. I z tych cierni korona Chrystusowi została przyprawiona. Nie ma tutaj żadnego przypadku. Ale poza tym mamy jeszcze te inne rany, rany na dłoniach, rany na nogach, które pokazują nam też coś bardzo ważnego. Przytwierdzone są tak, że nie może Chrystus ruszać nogami, rękami. To jest nic innego jak asceza. Na tym właśnie przecież polega sens ascezy chrześcijańskiej, katolickiej, że pewnych rzeczy sobie odmawiamy, że nie możemy pewnych rzeczy robić. Zmniejszamy sobie przestrzeń wolności. Nie dla samego zmniejszania, ale po to, żeby się otworzyć na dobra wyższe. Ale po to właśnie, żeby być upodobnionym do Chrystusa. Staramy sobie zmniejszać to, co nasze ręce i nogi mogą robić, a przede wszystkim właśnie umartwiamy nasze myślenie, naszą wolę. Więc widzimy, że te rany Chrystusowe już nam mówią bardzo wiele i krzyż, który nie ma w sobie, który nie ma jakby Jezusa Chrystusa, który jest złożony tylko z tych dwóch elementów, z tych dwóch belek, jest zasadniczo krzyżem bardziej protestanckim niż katolickim. Tak? To raczej dla protestantyzmu jest właściwym. Krzyż taki złożony tylko z tych dwóch elementów, bez samej postaci Jezusa Chrystusa. Też nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież protestantyzm w dużej mierze zanegował ascezę. No to po cóż jakieś tutaj rany Chrystusa? Zanegował potrzebę naśladowania Chrystusa, bo przecież wiara wystarczy taka tylko, taka teoretyczna, po coś jakieś uczynki? Nie ma ofiary mszy świętej, bo ona przecież odnosi się do krzyża, ona jest niczym innym jak udziałem w krzyżu świętym. Wobec tego zobaczcie, że to wszystko ma swoje znaczenie, że te symbole nie są przypadkowe, że symbole religii są takie właśnie, a nie inne, bo to wynika z natury. Tutaj nie ma nic przypadkowego. To wszystko jest jakoś z siebie jakoś wynika. A więc te dwa elementy, pionowe i poziome, one też są oczywiście potrzebne, bo przecież ciało Chrystusa musi wisieć na tych dwóch. I znowu możemy z analizy takiej bardzo prostej wywnioskować bardzo wiele. Mamy dwa elementy, pionowy i poziome. One często, zdaniem ojców Kościoła, one oznaczają nic innego jak te dwa wymiary miłości katolickiej, chrześcijańskiej. Ta dłuższa belka pionowa to nic innego jak miłość do Boga. Ta pozioma to nic innego jak miłość do bliźniego. I oczywiście rozumiemy, że w krzyżu belka pozioma jest po pierwsze krótsza, a po drugie jest zawieszona na belce pionowej, że inaczej by ten krzyż nie był krzyżem faktycznym, gdyby było inaczej. I tak też jest w naszym życiu duchowym. Miłość do bliźniego jest niczym innym jak konsekwencją, niczym innym jak skutkiem miłości do Boga. To miłość do Boga jest najważniejsza. Modernizm będzie próbował to odwrócić, będzie próbował uczynić z krzyża jakby narzędzie zjednoczenia ludzkości, ale pomijając zupełnie ten aspekt pionowy, wertykalny, łączący nas z Bogiem. To już nie będzie jakaś ludzka, jakaś wspólnota, solidarność międzyludzka oparta na nadprzyrodzonej miłości do Boga. To już będzie coś czysto ziemskiego i ludzkiego, tak jakbyśmy mieli w krzyżu tylko belkę poziomą. A ona jest wtórna, ona jest zawieszona na pionowej i jest zawsze krótsza. Więc widzicie, moi drodzy, że tutaj nie ma żadnych przypadków, że to wszystko jest ze sobą powiązane. Mało tego, krzyż z racji tego właśnie kształtu, a nie innego, bardzo mocno przypomina nam miecz. Rozważcie to, patrząc na krzyż, że przypomina on miecz, którego rękojeść jest zwrócona ku niebu. Jest to jakby miecz, którą posługuje się sam Bóg. Jest też bronią, której ostrze jest zwrócone w kierunku piekła. No przecież piekło tak zawsze tradycyjnie było przedstawiane jako znajdujące się w środku ziemi. To jest miecz wymierzony w piekło, którym posługuje się samo niebo. To jest właśnie faktyczna natura
Krzyża Świętego. Zresztą w psalmie 44 jest napisane: przypasz do swego boku miecz, o najmocniejszy. Tym mieczem jest właśnie Krzyż Święty, dlatego że psalm mówi o Zbawicielu. Tym mieczem jest właśnie krzyż. Kiedy myślimy o drodze krzyżowej, kiedy przeżywamy drogę krzyżową, pamiętajmy o tym, że to właściwie jest pochód zwycięzcy. Na zewnątrz wygląda to oczywiście inaczej, ale Matka Najświętsza, która spotyka na drodze krzyżowej swojego Syna, dobrze rozumie sens tego, co się dzieje i potrafi, pomimo tego pozoru klęski, potrafi już zobaczyć zwycięstwo. A więc jest zwycięską bronią krzyż. Jest faktycznie bronią skuteczną. To, czy w zwycięstwie krzyża my będziemy uczestniczyć, to jest zupełnie inna sprawa. Ale niezależnie od tego, krzyż jest faktycznie bronią skuteczną, efektywną, która już została wykorzystana i osiągnęła swoje cele na samym już początku. Jeszcze 10 minut, niewiele tego czasu jest, ale jeszcze postarajmy się trochę jeszcze powiedzieć o tym, jak właściwie powinniśmy do Krzyża Świętego się odnosić dzisiaj. Bo wracając jakby do tych pierwszych zagadnień, wiemy dobrze, że świat pogański krzyża nie rozumie, że krzyża nienawidzi. Wiemy dobrze, że religie, które chrześcijaństwo negują, krzyża przede wszystkim krzyża będą nienawidzić, to jest oczywiste. Ale pytanie jest takie, w jaki sposób my potrafimy uczynić pożytek z krzyża, w jaki sposób i czy rzeczywiście potrafimy przylgnąć do niego. To jest oczywiście sprawa nie tylko naszego rozumienia i pojmowania, ale też i kwestia naszego życia. Dobrze wiemy, dzięki wierze katolickiej, że krzyż jest faktycznie centrum wszystkiego. Jest prawdziwym źródłem łask dla nas. Na ile będziemy blisko krzyża, na tyle te łaski będą nas ogrzewać i oświecać. Spójrzmy na apostołów. Święty Jan Apostoł, jedyny spośród apostołów, który faktycznie pod krzyżem wytrwał, który tam stał, też nie brało się to z niczego. To też jakby pokazuje nam, co musimy robić, żeby być wierni krzyżowi. Bo Jan Apostoł to jest ten jedyny apostoł, który spoczywał na piersi Zbawiciela. To jest ten właśnie, który był blisko Chrystusa, blisko Jego miłości. Serce przecież jest symbolem miłości. Zresztą to jest ta piąta, można powiedzieć, rana Chrystusa na krzyżu. To jest ta, w tych przedstawieniach wszystkich, tak, rana Jego serca. A więc musimy być blisko serca Bożego. Musimy naprawdę starać się żyć w takim stałym zjednoczeniu z Bogiem, na tyle, na ile to jest możliwe, mimo wykonywania obowiązków stanu, mimo bycia ludźmi posiadającymi kondycję słabą, cielesną, wymagającą ciągłego właściwie odpoczynku, czy zajmowania się sprawami jakimiś tam innymi, zewnętrznymi. Musimy jednak z tyłu głowy ciągle mieć tę świadomość, że najważniejszym celem naszego życia i najważniejszą treścią naszego życia jest właśnie Bóg. Jest właśnie krzyż jako to narzędzie, przez które my przechodzimy do wieczności. I wtedy dopiero będziemy faktycznie w stanie, tak jak Jan Apostoł, towarzyszyć Matce Najświętszej, stać pod krzyżem. I wtedy będziemy, tak jak Jan Apostoł, będziemy tymi, którym będzie Chrystus oddawał swoją Matkę. To jest przecież niezwykła rzecz. Ten, kto jest wierny, zostaje odpowiednio obdarowany. Ten, kto jest wierny krzyżowi, kto nie ucieka przed krzyżem, który potrafi się do niego przyznać, nie tak jak Piotr, który po prostu z braku odwagi zdezerterował. Będziemy w stanie, tak jak Jan, stać pod krzyżem, będziemy wtedy obdarowywani przez Matkę Najświętszą, czy właściwie przez Chrystusa, Jego Matką, ale ta Matka będzie też i nas obdarowywała. To jakby jedno z drugiego wynika. My jesteśmy bardziej zjednoczeni z Maryją, ona będzie nas prowadziła do krzyża, jako że ona jest tą nową Ewą.
i będziemy bardziej zjednoczeni z krzyżem, to wtedy też i Matka Najświętsza będzie nam bliższa, jako ta właśnie, która pod krzyżem osiąga swoją tą największą tą godność i doskonałość, bo tam Matka Najświętsza dokonuje najwyższych aktów wiary i najwyższych aktów nadziei. Tam właśnie dokonuje się w Matce Najświętszej to ostateczne szlifowanie tego pięknego diamentu, jakim jest Maryja. A więc, moi drodzy, nie wystarczy tylko to wiedzieć wszystko, o czym żeśmy mówili, nie wystarczy do tego też jakoś wracać samym umysłem, ale chodzi o to, żeby faktycznie to przeżywać, żeby faktycznie myśleć często o Męce Pańskiej, często odprawiać drogi krzyżowe, aby uczestniczyć we mszy świętej ze świadomością, że uczestniczymy w Golgocie, że jesteśmy zjednoczeni z krzyżem Chrystusa. I zawsze o tym pamiętajcie, że krzyż jest wspaniałym sztandarem i to sztandarem zwycięskim. Że jest sztandarem zwycięskim. I zobaczcie, to też nie jest przypadek, że w czasach tych postchrześcijańskich zasadniczo już na flagach państwowych i na sztandarach, przynajmniej tych największych mocarstw, mocarstwa tego ostatnich wieków nie umieszczają już krzyża, tylko gwiazdę, pięcioramienną gwiazdę. Pięć to jest oczywiście symbol ludzkiej natury. Już nie. Ludzka natura ukrzyżowana właśnie w Chrystusie, poddana Bogu, nie krzyż, który daje nam życie wieczne, staje się powodem do chluby i tą skałą, na której buduje się jakieś ziemskie imperium, panowanie, jakąś potęgę ludzką. Od iluś tam lat, powiedzmy od tych czasów, kiedy zasadniczo już masoneria zaczęła na świecie panować, promuje się gwiazdę i to gwiazdę pięcioramienną, czyli tą, która wskazuje na wielkość i doskonałość człowieka. Tak właśnie jest, moi drodzy, bo w naturze nie ma próżni. Jeżeli będziemy uciekać od krzyża, jeżeli nie będziemy się do niego przyznawać, to wejdzie coś innego na miejsce krzyża. Wtedy na sztandarze będziemy musieli nieść właśnie gwiazdę chociażby, a może jeszcze jakieś inne rzeczy, których na razie nie wiemy. Tak właśnie wobec tego pamiętajmy, drodzy, moi drodzy, o wadze Krzyża Świętego, o tym, że on jest faktycznym rozwiązaniem, jest właśnie tym kluczem, który święty Piotr dostał od Pana Jezusa, tym kluczem, który faktycznie rozwiązuje wszystkie nasze najtrudniejsze zagadnienia i który ostatecznie otwiera nam drogę do nieba. Amen. Jest drabina do nieba, jest drabina